Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, to jest już 27 odcinek z Borderlandsa. Tu żeśmy dokładnie skończyli i tu zaczynamy. Okej, zatem trzeba teraz dokładniej się tam przebić. Zrobić to jak każdy mądry strateg powinien jakoś, nie wiem, minąć te przeciwności wrogów, albo nie wiem, coś z nimi zrobić, bo patrzcie, tu mamy te wieżyczki, pokażę wam najlepiej od snajpery. O, już nawalają gnoje, nim się dobrze obejrzałem. O, już napieprzają jak oszaleli. No i patrzcie, zabrali mi tyle życia, że to jest po prostu nie do zniesienia. O, Turek teraz nie wie co robić. Zaraz go to zniszczę. Kurde, ciężko się z tej snajpery strzela. Najlepiej mu strzelać z niżej. Nie ma czegoś takiego jak w jakiejś grze strzelankowej, żeby wstrzymać oddech, to by było dobre. Jeszcze raz. Aaaa, pierwszy turret poszedł. Ze snajpery je wydymamy wszystkie, spokojnie. No, zaraz się tam dostaniemy. Patrzcie, jakie kozactwo. Trzeba to przeładować. Zaraz zniszczycie pewna snajperka, która ma naprawdę dość dużo odrzut, ale też dużą moc. O, jaki kryt siadł. Zaraz cię ubiję, spokojnie. Pięknie wybuchło. Okej, czyli naszą strategią jest snajperka teraz. Czyli jednak się na coś przydaje. Teraz jest bezpieczniej. Sobie możemy przejść, tylko trzeba i tak uważać, bo jest więcej tego gówna. Założy się, o, tam jest Malkyber MK2. Tak, to powystrzelam tam. Chociaż snajpera mały damage zadaje z tak daleka, trzeba przyznać. Gdzie jest wróg? Tutaj gdzieś. Gdzieś mi wskazuje tu wroga. O, już nawala ten koleś z działka. Kasy trochę weźmiemy. I ammo. Patrz, to się regeneruje, więc to nie ma nawet sensu w niego strzelać. Chwileczkę, zrobimy coś takiego. O, zaskoczymy ich. Zmień broń. Nie, kurde. Zgin, że pan. Nie wierzę. Takie gówno mnie tu jedzie. A! Dobrze, złożył się kolega. Weźmy sobie potki. Nie wiem czemu mówię kolega. To mnie zastanawia trochę. Ale dobra. Jedziemy tu. Wysiądź lepiej. Okej, może lepiej zostawmy ich. Albo możemy ich też zniszczyć. Przeładuj sobie bazyczkę. Kurde, ale ten napis zżdżają. Dobra, gdzie te rakiety tak nawalają? No fajnie, że ja muszę na tym obrywać najbardziej. Który to? Tu widzę jakiegoś innego badassa. Dowiem się, który to tak nawala. Chyba ten. Pisknę mu granatem. A, gówno mu zrobiłem. Kurde, dużo tego jest. Ale jak się nam uda zniszczyć. Łoż w tym życiu. Cofnij się, trochę się cofnij. Bo mnie tu zaraz naprawdę rozpizgają. Pizgaj granatami.
A, to był mój błąd. Dobra, przynajmniej trochę mi się berwie jakoś. Siadłbym do tego działka, ale jak widzicie, tutaj są 27 levele. Kurde, kozactwo i nic więcej. Chyba ten strzał, nie? No właśnie. Ło, bazuka. Ło. Ty patrz. A, dostał. Zaraz się złoży. Trzeba go z bazuczki pojechać, to jest wiadomo. Inaczej z tego nic nie będzie. Dobra, gdzie tu jesteś? Bada się. O, ktoś tam zginął. Może żebym ja zaraz naprawdę nie poległ. Ło. Nie mam już żadnych lekarstw. Powaga. Czysta powaga. Troszeczkę, niech mi się trochę tarcza zregeneruje. Ale oni to i tak po mnie idą. Będę nawalał. Nie mogę w to uwierzyć. O! To mnie zrespiło. Jak miło. Skąd mam 26 level? Pewnie zdobyłem, ale ja o tym nie pamiętam oczywiście. Dobra, tu zginąłeś. Kurczę, się zaraz naprawdę rozwalę. Się skończy. Kurde, z tych rakiet nawalają bez przerwy. To mnie naprawdę wkurzać zaczyna. Dobra, tu jesteś. Już oto. Walmy. O. Idzie. Piękny, soczysty damage. Tak się celuje. Dobra. Słabe gówno. Tym się w ogóle nie da strzelać. Ale mogę tak strzelać bez końca. Zginiesz. O, krytym uwal, dobrze. O to chodzi. Szybciej zdechnij. Kto tam nawala w trafieniu? Który to? Chyba tamten. Jakie to jest uczucie, bandyto, obrywać ode mnie? Giniesz w końcu. Poszło. Który jeszcze chce? Tamto. No. Proszę bardzo. Wszystko już padło? Kurde, jeszcze ktoś tam. Jakie kryty dostaję. Poszło. No. Teraz się zemściłem porządnie. Skubane gówna. O, słaba bazuka. To akurat pójdzie na sprzedaż. Przeszukamy sobie trochę jeszcze. Pierdół. O. Zebraliśmy sobie miksturkę, którą sobie później wykorzystam. No naprawdę, byłem już ku początku śmierci. Podpalić mnie chciał. Ja mu dam. Snajperki. Same snajperskie gówno. Czyli nic użytecznego dla nas. Ale hajsy zbieram. Tu jeszcze mogę coś pozbierać, zanim stamtąd wyjdziemy. O, fajnie. Wszystko idzie świetnie. Okej, okay, uciekam stąd. To miejsce mi się naprawdę kojarzy ze złymi rzeczami. A to się dalej pali. Okej, przechodzimy na drugą stronę do kanionów Chroma. Aha. Też się cieszę.
obyśmy wykonali jak najprędzej tą misję. I gdzie ta misja jest? O, jaki kawał drogi. O, ho, ho. Trzeba jakiś pojazd zrespić. O, amunicja do kałasza. Pohandlujemy trochę. Trochę żem kasy stracił przez ten zgon. No właśnie, ale i tak się nie mam o co martwić, bo kasy mam naprawdę. Ho, ho, ho. O, klasmoda moglibyśmy sobie niezłego kupić. Ale... Zastanawiam się jeszcze. Jeszcze się zastanawiam, a jakiś... Jaka tarcza! O, kupujemy, nie ma co. Tyle ma tej ochrony, że ho, ho. Kupujemy, kupujemy. To jeszcze na sprzedaż. Ekstra, wszystko jest. Tą tarczę możemy sprzedać. Już, już, już zakładamy coś dla naszej pani. O, proszę bardzo. Wyleczmy się trochę. Jeszcze raz. No, szybciej. No, porządna tarcza. Teraz ma 600 aż ochrony. To jest naprawdę git. Okej, to teraz może sobie jeszcze, kurde, really. Teraz sobie kupię trochę podków. Tak do 8. Albo nie wiem, tam do 7. Dobra, niech będzie tyle. I chciałbym sobie kupić któregoś z klas modów. Chociaż nie wiem, czy mnie się będzie to opłacało. Ale zobaczymy później. Tu jeszcze sobie uzupełnię amunicję. Żem nieco go zmarnował. A tamto, żem naprawdę tego napizgał, że tego... O, no, lepszy grenade mode. Kupujemy. Nie ma co. O, trochę granatów nakupujemy. Tu już nowe upgrade'y. Trzeba dokonać odpowiedniego wyboru. A ja sobie wezmę... combat rifle. Combat rifle. Granaty, snajperka. Ha. Dajmy sobie snajperkę. Okej. Okay. I jeszcze combat rifle. I cóż, teraz już jesteśmy wyssani z kasy. W końcu, nie? Przyszedł na ten naprawdę świetny czas. Zmiana grenade mode'a. To można sprzedać. Proszę bardzo. I teraz mamy porządny ekwipunek, trochę medykamentów. Idziemy tam, idziemy. Wyczuwam wrogów, więc zaraz się z nimi popizgamy na jakieś różne osoby. Pięknie padli. Szybciutko i bezboleśnie. Ja coś sprawdzę. Polutujemy. No, czemu by nie? Okej, teraz na górę. Sobie wszystko sprawdzę dokładniej. Nic mi nie umknie. A jak będę dobrze szedł, to nawet będzie lepiej. A w sumie nie, teraz idziemy źle. Ja bym chciał iść w stronę misji. O kurde, coś czuję, że dla mnie się może nieciekawie skończyć ten upadek, ale i tak przeżyłbym. No bo ona jest nieśmiertelna, no. Znaczy w takim sensie nieśmiertelna, że ona nie zginie nawet z wysokości 500 km, to ona może sobie skakać z jakiej wysokości ona chce. O, pajączki. Dobra, celuj trochę lepiej. Włoż. O kurde, tam jeszcze bada z pajączki. Uważać. O, nawada z tego. O, proszę. Skill pomoże. O, jakie kryty dostaje. Ło, dobrze ci tak. A to co to? Jakiś klasmod. Zobaczymy, czy w ogóle mogę go nałożyć. O, fajnie. Mamy klas tego, jakiś artefakt. Coś takiego, ale to właśnie dobrze dla nas. Przynajmniej będziemy odporniejsi na ogień.
to chyba ten plazmod nam mniej więcej to daje. To, żeśmy go uzyskali przed sekundą. To nawet dobrze. Okej, skill się już naładował. Tam kolejny pająk. Wow, 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 wow. No nie ma to jak mi przeszkadzać przy nagrywaniu. Ktoś do mnie dzwoni, no. Troszeczkę mnie to zaczyna bardzo irytować, ale jak jest coś ważnego, to zawsze się odbiera przeważnie. Dlatego, no, wyjątkowo musiałem zrobić znowu cięcie. Tu coś jeszcze jest, jakiś pajączek, który szybko się już złożył. Niczym zdechły kot. O, 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 bandyci! Proszę bardzo. Padułka w sekundzie. Przeładowanie mam, nie strzelaj we mnie. I tak we mnie nie trafiłeś w czasie przeładowywania, to jesteś gównem. Jestem jakiegoś słabszego grenade mode'a, więc nasz jest lepszy. Jebci. Tu kolejny. O, 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 jeszcze ty, mini psychol. Kurde, tam kolejny płonący psychol. Dużo ekspa za nich jest ogólnie. Pięknie, 14 poziom, jeżeli chodzi o kałasze, nieźle. O, kibelek, coś może w nim znajdę. Nic, jednak. Jednak nic, tu coś jest. O, proszę, mamy. A, to są karmy dla skagów. Opuszkowany. Tutaj kolejna sztuka. Nie ma co. Przy okazji bandytów podeszczelamy. O, tutaj będzie kolejny. Typuś. Zdechaj. Ło, ło, ło. Granata walni. Pięknie. Ło! Chciał mnie zaskoczyć, młody psychuś. Nie udało mu się jednak. Tam ktoś jeszcze jest. Zaraz go wyszczelę. O, proszę. Szybciutko i sprawnie. Dobra, tu kolejna karma. Okej, wzięte. Teraz trzeba iść tutaj. Dość ciekawa misja. Nie powiem, że jest jakaś najgorsza. No dobra. O kurde, ile tych psycholi się tu nawaliło. Zaraz tu zdechnę, jeżeli tak dalej będzie. Jak mnie tu ciulają, chwileczkę. Uzdrowienie sobie weźmiemy. To jeszcze. Dajcie mi tarczę uzupełnić, o kurde. O szwak. Zginźże. Fajnie, że mnie atakował psychol z jedną wielką ręką, a drugą z taką cieniutką. O kurde, i tak się tu namnożyło tych bandziorków. I no zaraz tu zginę. Spadaj! Dobra, tu zebrana rzecz. Teraz tylko... Ej, cię tak nawalają! Dobra, tu będę bezpieczny. Na chwilę. Weźże jakieś lekarstwo, bo cię zaraz tutaj tak... Wydymają ci bandyci, że się nie podbierasz w życiu. Patrz, ale tam nawalają. Bezczelność. Weź jeszcze jednego. A tarcza już się powinna dawno zregenerować, ale widzę, że ona dalej swoje. Zaraz zaczniemy tam się nawalać spokojnie. Tak, kolejny bandziur. O, się rozsypał pięknie. Okej, otwieram tu pewne rzeczy. Kolejny gdzieś jest. Gdzie jest kolejny? Tutaj. Chwileczkę, pozbieram tutaj hajsy i grenade mode'a. Ty, jakiś klap jest za żywy w ogóle? Zdychaj w końcu, kurde. O, możemy mu pomóc. Dobra. Gdzie jest lekarstwo dla naszego klaptrapa? Zaraz znajdziemy. Tu mamy checkpointa przy okazji.
Dobra, trzeba pewnie teraz iść i trzeba się wrócić. Od tego zacznijmy. Dobrze idę? Dobrze. Zaraz znajdziemy dla niego medikita i go wyleczymy. O, przy okazji zbiorę tą puszkę jeszcze. Przynajmniej będę miał spokój. O, zabrałem wszystko, co się tylko dało. Tu medikit jest. Czekaj, gdzie to jest? Tam na górze. To jeszcze wisi. Można to jakoś... Nie da się tego zdjąć, jakie gówno. Chwileczkę, trzeba będzie tam jakoś wejść. Tylko jak? A, trzeba będzie tam przejść po prostu. Dobra, to przejdziemy przez to. I zaraz sięgniemy medykamentów dla Claptrapa. Biednego, rannego Claptrapa. Numer nie wiem już który, bo tych jest naprawdę mnóstwo w świecie Borderlandsa. O, i kolejni bandyci przy okazji. Zypu się zjechać. Jaki debil spadł. Współczuję. A szczerze jednak ani trochę. Kurde, już tu nawalają. Kolejny sykol. Za dużo tu macie tych sykoli. Stanowczo. Jak tu ładnie padają. Eks pięknie leci dla nas. Aha. O, tu tutaj, nie? To jest dalej jedzenie dla skagów. Niech się to jedzenie zbiera. Chwileczkę, tu są te medykamenty. Tylko jakoś trzeba doskoczyć, żeby tego nie... Nie, to kolejne mięso. Fajnie, że... O kurde. Co żem zrobił? No nie, spadłem. No po prostu nie wierzę. Tak po prostu sobie spadłem. Jakie gówno. Jeszcze raz tam... Idź, no zajebiście. Ja i moje chodzenie naprawdę. O, przyszedł ten, który spadł. Ale już i tak nie przeżył mojego pięknego strzała w mordę. Dobra, zaraz tam dotrzemy. Strzelę w tą beczkę, żeby mi to nie przeszkadzało. Aha. Okej, okay, teraz jakoś się trzeba tam dostać. To jest akurat już naprawdę mega ciężkie. Rzuć granata. O, dobre, dobre. Dobre. Shotguna tam nawala, kolega. Drogi, wypuść. Zbierz sobie hajsy jeszcze. No, nawalaj, nawalaj, dobrze. Zbieraj, zbieraj. Jeszcze najdłuż, bo i tak nie ogarniesz. Okej, okay, dobra. Ktoś tu jeszcze jest? No chcę tych medykamentów wziąć. Ale myśmy w ogóle poszli tam, gdzie potrzeba. To pozdro. No to żebym już w ogóle to zawalił. Jak ja mam się tam dostać? Po tą jedną prostą rzecz. Doskoczyć tu? I co dalej? Mamy beczki. Teraz doskoczyć tu. O, doskonale. Udało się jednak. Wpiszą sobie te medykamenty dla Claptrapa. Tu jeszcze jedna skrzyneczka, nic mi nie minie. Dużo hajsu. Okej, możemy już na dół skakać. I oddać temu Claptrapowi lekarstwo, żeby jakoś ożył. I jeszcze wykonać jedną misję. Okej, jest nasz Claptrap. Już ci pomogę. Proszę bardzo. Dostaliśmy upgrade, którego teraz wykorzystam. O, i więcej miejsca mamy w EQ. Chwileczkę, ja chcę moją misję. O, tą. O, siema, siema. O, i teraz mnie poprowadzisz, nie? A. Rozszalały, rozbrykany. What the fuck? Ale cudo.
Nieskończoność ammo. Kurwa, biorę to. Biorę to. Ale cudo. Ale muszę mieć 28 level. Wiedziałem, że będzie jakieś ale. Ale dzięki, naprawdę żeś mi prezent zrobił bogaty. Naprawdę nie wiem, jak ci się odwdzięczę, Claptrap. Chyba, że nie będę musiał, to naprawdę. Ale no jest. Uratowałem mu życie, to on mi dał porządną broń, która będzie miała nieskończoność ammo. Ha, ha, ha. No i tej broni bym nie sprzedawał, bo to jest naprawdę coś pięknego. Teraz tam idziemy, tam gdzie właśnie byłem przed chwilą. A tam już akurat wybiłem tego gówna. To zbierzemy to, co trzeba, oddamy misję i w następnym odcinku będziemy walczyć z bossem o nazwie Krom. Chrom. O, otworzyliśmy bramę, a tu gówna. O kurde, wyszło tego dużo. Już, zaraz was i tak zniszczę. O, pięknie, tu kolejny. Walmy wryty. O, nie ma, pudło. Pięknie. Tam jeszcze jest dwóch. I jeszcze jeden tutaj. Rzucę ci granata, na szczęście. O, dostał to. O kurde, to tak zabala. Kurde, ci bandyci też biorą dość spory damage. Weź sobie lekarstwo, żeby ci nie było smutno. O, tam kolejna skrzyneczka. Zwykła czy specjalna? Bo raczej specjalna. Zobaczymy, co w niej jest. Może równie coś. O ty, co rzucasz mi z toporka? Wal się. O, o, jakie pistoleciki. O, klazmot. Taki gówniany dość. Mi się nie przyda. Co on robi, ten psychol tam? Już was tu powystrzelam natychmiast. Tu jeszcze jeden. Ze shotguna nawala. O, jak mi przykro. Dobra, jeszcze trochę. O, tu jest kolejna karma. Nie wiem, na co ja to zbieram. Tu dziewiąta i zaraz ostatnia. I zaraz będzie ostatnia karma. Chodź tu, karmo. Tu jest, pięknie. O, grube hajsy. Już naprawdę bardzo grube. Grubsze ode mnie. No i teraz oddamy misję. Zobaczymy, ile minut ma odcinek, ale raczej dużo. Więc znalajcie spokojnie. O, jakiś pistolecik. Teraz trzeba jakoś się wrócić, oddać misję w jakiś sposób. Ale zaraz zeskoczymy stąd na dół i jakoś się tam dotepamy. Jep. Ale zaskok niczym normalnie małysz na nartach. Chociaż mamy już wiosnę i naprawdę cieszę się, że już jest po 20 stopni, jest cieplutko, nie ma na co już narzekać, zima precz. Chociaż ta zima była słaba, bardzo słaba. Jak dla mnie chyba jedna z najsłabszych. I nawet dobrze wam powiem. Przynajmniej nie musiałem marznąć. Nawet się cieszę z tego powodu, że tej zimy tak było mało. Chwileczkę, tu coś jest. O, znowu ammo. Tu jeszcze pohandluję, zanim wyjdę stamtąd. Snajperkę tą zostawiamy. To jest OP broń. Czy będzie OP? Jak oczywiście zdobędziemy 28 level, to wtedy będzie OP. Jakiś klazmot weźmiemy go na sprzedaż. O, tu kolejne jakieś grenade mody. Takie gówna naprawdę tutaj są. O, ammo sobie uzupełnię. A tu co, jaki grenade? Słabiutki grenade mode. Ile ammo żeśmy stracili? To jest naprawdę mas. Co jest? Kto tak nawala? Co do cholery?
Albo... No ktoś tam nawala z góry. Ej, no chyba prosi się o manto. No nawet nie mogę pohandlować. Co za gówniarze. Zaraz im tam nakopię. Takie kozaki! No, teraz to już leżą i kwiczą. No, już. Ogarnęły się. Nie można nawet coś kupić. Zawsze będą mi tutaj strzelać gnoje. Dobra, teraz mogę w spokoju kupować amunicję. Kupimy co trzeba i wyjeżdżamy stąd. Okej, coś jeszcze? Dajmy sobie jakiś upgrade do do bazuki albo do granatów. Dajmy do granatów. Czemu by nie? No i okej, teraz jest dobrze, bardzo dobrze. My tepniemy się tam do tego gościa, który nam oferuje tą misję. Czyli skąd jest? Okej, dobra. Firestone, zaraz zejdziemy to miejsce, bo ja to pamiętam spokojnie. Creatures Landing, nie to, to na pewno nie to. To na pewno Raskomon's West. A zaraz się przekonam jeszcze. T-Bone Junction, zaraz to znajdę. To chyba to, nie jestem pewny. Ale jak to nie to, to zmienimy najwyżej lokalizację. Naprawdę, nie jestem pewny. To jednak nie tu. Ale mamy niedaleko. Za chwileczkę, zrespimy sobie pojazd. Dajesz, pięknie. No właśnie, dość chodzenia. Ło! Ale żeśmy się wrąbali. Okej, wbijamy tutaj. Ja sobie użyję skilla. Tam się szybciutko dostanę. O, i nie miałem żadnego konfliktu. Teraz oddajemy. To jest Crazy Earth Crabyard. Czyli to jest ta lokalizacja. O, właśnie. Dobrze. Tu trochę będzie skagów. Oddamy misję i jak najzwyczajniej w świecie zakończymy odcinek. I w następnym staniemy twarzą w twarz z Chromem. Taka jest misja nasza. Fabularna. Skagi Wara. Zajebiście. Już nie dokuczają mi. A teraz bierzemy. O tak, oddajemy misję. Jest, dziękuję. I tą misję wykonamy w następnym odcinku. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 27 odcinka z Borderlandsa. Jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, do następnych odcinków. Yo!